Dzień dobry, Piotr Pytlowany. Znaczy, najpierw powiem kilka słów o sobie. Tutaj dość dużą część z Was znam, co mnie bardzo cieszy, bo będzie mniejszy stres, bo zawsze takie wystąpienie jest trochę stresujące. Zajmuję się głównie tworzeniem organitów. Mogę powiedzieć głównie jeszcze w tym momencie, ponieważ rozwijam i to jest dzisiaj będzie dzisiejszy wykład właśnie o algorytmie szczęśliwego życia, czyli ogólnie wiedzy służącej temu, żeby żyć szczęśliwie. Oprócz tego też uczę, propaguję taką medytację, którą nazywam połączenie. Tego uczę na swoich warsztatach i na swoim kanale YouTube Pasjonaci Szczęścia TV, na którym udostępniam te medytacje dla osób zainteresowanych. Te osoby, które u mnie przeszły takie warsztaty, wiedzą, jak to działa. To jest praca w swojej świadomości, podświadomości. No ale dzisiaj chcę opowiedzieć o algorytmie szczęśliwego życia. I jakbym tak każdemu z Państwa zadał pytanie, co jest głównym celem naszego życia? Niech tak sobie każdy się chwilkę zastanowi, do czego my dążymy tak naprawdę? Nawet dzisiaj się spotykamy na zlocie zdrowego trybu życia, można tak podsumować. Interesuje nas zdrowie. Dlaczego zdrowie? Ponieważ jest ono podstawą szczęścia. Jak człowiek jest zdrowy, to zarobi pieniądze, tak? I tak dalej. I teraz jest pytanie kolejne. Co robimy? No tutaj grupa jest silna i świadoma i dąży do tego, ponieważ ogólnie w naszej kulturze, jakby było coś mnie źle słychać, to jest okej cały czas, tak? Bo tak nie znam sprzętu. Nasza kultura ogólnie, moim zdaniem i według tego, co jakby studiując historię, do czego doszedłem do takich faktów, ta kultura jest taka, że ona jakby taka jest przeciwko szczęściu tak naprawdę. Czy religie, czy jakieś takie systemy, nawet nazwałbym je filozoficzne, one nawet mówią, że szczęście jest czymś niedobrym, że przyszliśmy tutaj na ten świat, ludzie nazywają, że na ten łez padł, tak? Żeby pocierpieć, bo później sobie zasłużymy na coś lepszego. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę odkrycia fizyki kwantowej i ogólnie ludzi, którzy zajmują się tą wiedzą, pozytywną, bo tak ją nazywam, istnieje tylko teraźniejszość. Dla mojej świadomości, dla każdego z Was osobna, istnieje tylko teraźniejszość. Więc tak naprawdę to ta teraźniejszość określa Waszą wieczność. Wasza droga, Wasza przeszłość, tą, którą pamiętacie, tej, której może nie pamiętacie, biorąc pod uwagę na przykład reinkarnację, to też jest kwestia wiary lub doświadczenia. To jest kwestia, na co zwracacie uwagę w teraźniejszości. Jak się teraz czujecie? Jakie macie samopoczucie? Właśnie, czy jesteście zdrowi? Czy dobrze się komunikujecie z ludźmi? Jak się czujecie? Wasze samopoczucie jest jakby świadectwem z jednej strony tego, jaka jest wasza wieczność. I dlatego poprzez swoje życie, no już troszkę lat studiuję tą wiedzę, bo praktycznie mogę powiedzieć, że ponad 20 lat studiuję wiedzę, parapsychologię, historię, socjologię i wszelkie takie różne pokrewne gałęzie wiedzy, które wprowadzają w życie człowieka jakby gwarancję na spełnienie, żeby to życie było szczęśliwe. I ta cała wiedza służy temu, ten algorytm, to są zasady postępowania, takie główne, bardzo ogólne, proste, które jak człowiek wprowadza swoje życie, to nie ma, to jest tak jak matematyka. Jak dodamy 2, dodać 2, to zawsze nam wyjdzie 4. Jeśli zastosujemy te wszystkie punkty, a będzie ich 9 w algorytmie, w swoim życiu, to nie ma opcji, żeby kosmos, czy ta matryca, w której jesteśmy zakorzenieni, odpowiedziała nam czymś innym, jak szczęśliwym życiem. Tylko na początku jest właśnie wybór. Każdy z osobna wybiera w swoim życiu, czy chce szczęśliwego życia. I może to brzmieć paradoksalnie, że w ogóle, no jak to można wybierać nieszczęśliwe życie? Ja obserwując ludzi, ludzkość, twierdzę, że tak, że ludzie często wybierają cierpienie, no, choćby nawet z przyczyn religijnych. No ale to każdy niech bierze odpowiedzialność za swoje wybory. No i co tu dalej powiedzieć o tym algorytmie? No, jest to wprowadzenie, dlatego tutaj skupiam się na tym wprowadzeniu, ponieważ
No jestem w trakcie pisania książki, w której będę dokładnie opisywał każdy z tych punktów, to, o czym wspomniałem, że wprowadza... No tutaj nie będę wszystkich ich rozwijał, bo nawet na to nie mamy czasu, a też zapewne chciałbym też, bo może będą jakieś pytania odnośnie organitów, bo tutaj wiele osób się pytało. Podstawą jest tak naprawdę wiara. Wszystko zaczyna się od wiary. I to nie jest stwierdzenie metafizyczne czy jakieś filozoficzne, tylko to jest fizyczne stwierdzenie, że wszystko w życiu człowieka zaczyna się od wiary. Wasza świadomość, wasze ja, to co przeżywa, to co widzi w świecie zewnętrznym, też wewnętrznym, to czego doświadcza, tak bym to podsumował, opiera się na tym, jaką macie wiarę, pierwotną wewnętrzną wiarę. Każdy z was z osobna, tutaj każdy człowiek na ziemi widzi w świecie zewnętrznym to, co wierzy. Wiara jest wstępem, a właściwie początkiem wszystkiego i to każdy moment waszego życia, jakbyście się cofnęli do drugiego roku życia, czy dziesiątego, czy teraz, czy w przyszłości, będzie się opierał na tej pierwotnej wierze. Ja się bardzo, bardzo chcę skupić. Może to wydaje się, że to nie ma sensu, ale jak zrozumiecie, że to, co wierzycie, powoduje, o tym wymyślicie. I to, o czym wymyślicie, się materializuje. Dlatego to jest ta zasada, że używacie swojej woli do jakby zarządzania rzeczywistością. Zarządzania nie w tym sensie takim ekonomicznym, tylko po prostu w sensie doświadczania. Jeśli wiara jest powiązana z wyborem, ponieważ to, co człowiek wierzy, to wybiera. Ma jakiś, to się nazywa system wartości, przekonań, wewnętrzny taki swój wzorzec w obliczu każdej sytuacji życiowej, właśnie tej w przeszłości, przyszłości. Tak jest, wiecie, to są zasady właściwie i psychologii, i fizyki. Tak jesteśmy skonstruowani jako gatunek Homo sapiens, myślący człowiek, że my nie jesteśmy tak, nie funkcjonujemy na takiej zasadzie spontanicznej teraźniejszości, że my w każdej sytuacji życiowej podejmujemy spontaniczną decyzję, tylko mamy właśnie zebrany system wartości, w oparciu o który dokonujemy wyborów. A wybory, wiadomo, prowadzą nas do czego? Do przyszłości, tak? I tutaj wiara jest jakby korzeniem tych naszych wyborów, tych systemów. Dlatego tak ważne jest to, żeby ta wiara była no, pozytywna. Żebyśmy wierzyli w szczęście, żebyśmy wierzyli w to, że urodziliśmy się po to, żeby doświadczać szczęścia. Bo dlaczego nie? Proszę Państwa zastanowić się nad tym, gdzie teraz jesteście. Właśnie dzisiaj jest 12 września, tak, 2020 rok. Co Was tutaj sprowadziło? Każdy poda pewnie inną odpowiedź. Każdy ma inny cel, ale jakbyśmy to wszystko sumowali, to moim zdaniem podsumowalibyśmy to, że sprowadza nas chęć szczęśliwego życia. Prawda? Te osoby, które wybierają co innego, są w innym miejscu, tak? W tej chwili. Robią co innego. W innym miejscu na świecie, w innym miejscu. Robią coś innego swoim życiem. Wy wybraliście to i dostajecie jakby wiedzę, czy to właśnie tą fizyczną o ziołach, o dietach, o zdrowym funkcjonowaniu tym fizycznym. Ja tutaj bardziej się skupiam na tym wymiarze jakby mentalnym, umysłowym, czyli to kładę w algorytmie nacisk na to, że to, czego my się uczymy, jakie książki czytamy, jakie filmy oglądamy, z jakimi ludźmi się komunikujemy, czy podróżujemy, że to wszystko wpływa, jak rozwija się nasz umysł. No i jeszcze tutaj można by dodać ten wymiar duchowy, ale to już jest bardziej taki abstrakcyjny. Bo zobaczcie, że szczęśliwe życie, takie pełne szczęśliwe życie, ma trzy filary. I to też się przejawia w wielu kulturach, właściwie w każdej kulturze, czy to będzie Grecja, czy Rzym, czy Majowie, czy Egipcjanie, jak będziemy sięgać do tych naprawdę znaczących dzieł artystycznych, filozoficznych, to pojawia się pewien wzorzec ciała, umysłu i duszy. Że są pewne
wartości czy pewne sposoby postępowania ciała, którymi właśnie tutaj się zajmujemy na tym zlocie, żeby ciało utrzymać w zdrowiu. Dlatego jest powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowym duch. Ono właśnie tłumaczy to, że żeby, to jest podstawą, ponieważ żeby pojawił się umysł tak naprawdę i pojawiło się coś więcej, musimy mieć zdrowe, ja bym to nazwał zdrowe poczucie bezpieczeństwa ciała. Czyli tutaj mamy jakby ten jeden aspekt ciała. Drugi aspekt to jest umysł, o tym wcześniej mówiłem. Żebyśmy się umysłowo rozwijali. Potrzebujemy czytać książki, sztukę oglądać, różne filmy, porozumiewać się z ludźmi. To jest w ogóle największym zadaniem naszego umysłu. Jest umiejętność jakby pływania pośród innych ludzi, przebywania z innymi ludźmi, komunikowania się innymi ludźmi. Nie jesteśmy pustelnikami, jesteśmy jakby zwierzęciem stadnym, tak, czy istotami stadnymi i po to mamy umysł, jest to narzędzie, które służy głównie do komunikowania się. Po to mamy język, którego używając rozumiemy siebie, chociaż oczywiście można i to często na opak, czy wypaczając czyjeś słowa rozumiemy coś innego, ale ja tutaj mówię o skupianiu się na rozwoju tego umysłu. Tak samo jak dbamy o swoje ciało, tak samo dbajmy o swój umysł, ponieważ jest to nie gwarantem, właściwie jest to warunkiem, żeby odkryć tą taką prawdziwą harmonię w teraźniejszości, w ciele, umyśle i duszy. O duszy zaraz tutaj powiem. I umysł jest bardzo ważny. Podróże kształcą, tak jak się mówi, podróże kształcą. Jeździmy po świecie, po co my to robimy? Żeby też rozwijać swój umysł, żeby widzieć, że są inne sposoby patrzenia na świat, że są właśnie, że ludzie mają różną wiarę, że mają różne podejście do życia. I jak gdziekolwiek pojedziemy i spotykamy zwykłych ludzi, to też jest też taką ciekawostką, że zwykli, normalni ludzie mają te same pragnienia, co my tak naprawdę, czyli właśnie zdrowe, szczęśliwe życie. To jest podstawa i to w każdym miejscu, czy pojedziecie do Afryki, czy do Ameryki, czy gdziekolwiek, życie człowieka się skupia wokół tego celu. No i teraz kolejna z tych, jakby z tych filarów, o których tutaj mówię, trzeci element to jest dusza. No i tu już jest bardziej, pojawia się, no bo to już jest bardziej filozoficzne, nienamacalne. Wiecie, że nie wszyscy wierzą w duszę, nie wszyscy mają. Dla mnie dusza jest to wymiar po prostu miłości. Jest to wymiar dostępny tylko świadomości, w którym my po prostu kochamy. Czujemy miłość, która do nas przychodzi i my dajemy tą miłość. I też jeśli chcemy żyć w szczęściu cały czas, powinniśmy umieć kochać. Ja wiem, że to może brzmi tak, no przecież to tak, takie proste, tak? Ale uwierzcie mi, że największym, znaczy to nie, że tylko bardzo dużo osób nie wie w ogóle, czym jest miłość, ale to nie w sposób obiektywny, bo każdy subiektywnie przeżywa tą miłość, tylko miłość jako takie, jako współistnienie. Tutaj można by jakby na... O, nie na... Chciałem co... Nawiązać do czakry serca. Chciałem tutaj wspomnieć, że właśnie czakra serca, to pole serca, to jest miejsce, gdzie my współistniejemy z innymi istotami, gdzie jest jakby, gdzie jest tylko jeden. O. To już może zostawić. Tak, zaraz znowu. Dobra. Tylko jeszcze bym prosił z czasem jakby, bo ja nie wiem po prostu. Jest dobrze. No okej, okay, nie no. Dobra, to już. I tak naprawdę, żeby kochać, co my robimy, żeby być kochanymi? I dlatego mówi się, że dusza jest jakby sumą, bo tak naprawdę poza duszą jest duch. I tak naprawdę duch, każdy z was utożsamia się z jakimś duchem, jest sumą, wasza świadomość jest sumą ciała, umysłu i tego elementu, który nazywamy duszą, czyli tak naprawdę nie jestem duszą, tylko jestem duchem. A dusza jest jakby tak jak nabywamy jakby ciało jako narzędzie, tak nabywamy umysł jako narzędzie, tak samo dusza jest w pewnym sensie narzędziem, które w pewnym momencie swojego istnienia wiecznego odrzucimy, ale tutaj chodzi o to, ale jesteśmy duchem, który jest jeden i to jest jedną z podstaw algorytmu, żeby zrozumieć jako jednostka, każdy z was z osobna, że jestem jedną świadomością, jestem jednym umysłem, jestem jednym ciałem, z którym się utożsamiam
i za to jestem odpowiedzialny, co się dzieje w moim wnętrzu. Za wiarę, właśnie w to, co wierzę, to, co wybieram, za to wszystko, jeśli jest to spójne, jeśli naprawdę potrafimy tak zarządzać swoim życiem, że mamy zdrowe ciało, zdrowy umysł i zdrową duszę, która kocha i umie być kochana i nie musi, na przykład, tak jak dzieci czasami małe, pięcio czy letnie, na przykład muszą sobie robić krzywdę, żeby zwrócić uwagę swoich rodziców na to i żeby poczuć się kochane, bo dzieci trochę inaczej wartościują miłość, dzieci wartościują miłość na zasadzie, wystarczy im poświęcić uwagę i one w ten sposób czują się kochane. My nie musimy jakoś specjalnie ich tam zabierać na romantyczne kolacje, tak? Żeby dziecko, po prostu wystarczy, mam trójkę dzieci, więc wiem, jak to jest. Wystarczy, że jestem i siedzę i się na nie patrzę, jak one się bawią i one czują się kochane. I to jest ten wymiar duszy. Ale wracam znowu do tego, ale jeśli każdy z was zrozumie, że jest jedną świadomością, jednym duchem i wszystko to, co spotyka go w świecie zewnętrznym, czyli w przeszłości, w teraźniejszości, jest adekwatne do tego, co się dzieje w duchu. Nie do końca nawet w tym ciele, chociaż oczywiście jak będzie ciało źle funkcjonowało, to ten pociąg naszej świadomości, naszego ducha się będzie wykolejał. Ale to nie świadczy o tym, że jesteśmy ułomnym duchem. Właśnie jesteśmy idealnym duchem. Tak samo jak będziemy mieli problemy w umyśle, że nie będziemy umieć komunikować na przykład, tak, czy nie będziemy się uczyć, czy ogólnie na przykład będziemy 10 godzin dziennie oglądać telewizor. Też takie osoby są. Nawet śmiem twierdzić, że większość w naszym społeczeństwie. Ale chodzi o fakt, że jeśli ten obszar będzie jakby wypaczony, to też ten nasz duch, to nasze samopoczucie w naszej świadomości też nie będzie harmoniczne. I tak samo w duszy. Jeśli kochamy i potrafimy kochać, to jest ta nasza dusza, to jest jeden z elementów tej harmonii. I jednym z podstaw tego algorytmu szczęśliwego życia jest udostępnianie takiej wiedzy, która służy pracy jakby mojego ducha, czy każdego z was, jeśli wybierzecie taki sposób jakby samorozwoju, no, na dotarcie do harmonii w tych elementach. Tak jak tutaj wspomniałem, na dzisiejszym zlocie się zajmujemy głównie ciałem. Ja tutaj jestem takim trochę dodatkiem, bo czytałem program i wiem, że mniej więcej jest dużo, dużo jakby o tym, co się dzieje w naszym ciele i jak to później się przekłada. A algorytm ma za zadanie wskazać tak naprawdę drogę dla ducha, żeby odkryć tą harmonię w ciele, w umyśle i w duszy. Harmonię, bo to chodzi o to każdy, że człowiek, który znajduje się w stanie harmonii, jest w teraźniejszości, jego przeszłość i przyszłość się zaciera i ja to nazywam permanentnym stanem szczęścia, w którym nic tak naprawdę człowiek nie potrzebuje. Człowiek nie potrzebuje nic, ale to jest też ciekawe, i że nie ma nic, co może stracić, jakby co spowoduje, że będzie nieszczęśliwy. A mając... Właśnie to jest ciekawostka, że mając to poczucie szczęścia, nie ma nic, co może stracić, nic go jakby nie unieszczęśliwia. A z drugiej strony do tego szczęścia tak naprawdę nie potrzebuje wiele. A nawet jeśli potrzebuje być milionerem, to będzie. Bo to się dzieje w jego wewnętrznym świecie. I jeszcze tutaj podsumowując temat algorytmu, tak naprawdę każdy z was, każdy człowiek na świecie posługuje się jakimś algorytmem, bo to jest tylko słowo. Posługuje się właśnie wiarą, systemem wartości, przyjętym w tradycji przez religię, przyjętym od autorytetów, czyli osobami na przykład naukowymi, czy na przykład ksiądz jest też autorytetem, i posługuje się wiedzą przychodzącą z różnych części. Teraz jest bardzo ważny jeszcze tutaj kolejny punkt w tym algorytmie. Jako jednostka, każdy z was, w pewnym sensie zderzamy się, żyjąc właśnie z tradycją. I uważam, że ten algorytm, który ta cała filozofia szczęścia, czy sukcesu, czy zdrowego życia, ona właściwie jest buntem tak naprawdę przeciwko kulturze, w której my żyjemy. Ponieważ przez pokolenia, przez wiele pokoleń ludzie pozostawali jakby w stanie niedostatku materialnego. Ja tutaj mówię w fizyczności, jakbyśmy analizowali średniowiecze, czy jeszcze czasy wcześniejsze, ludzie żyli w
w ubóstwie tak naprawdę, materialnym. Ja tu się tylko poruszam ten punkt materii. Nie było tutaj mowy więc o algorytmie. On nie mógł wcześniej powstać, ponieważ najpierw ludzkość musiała poradzić sobie z fizycznością. Okej? Nie, bo mi to trochę wybija. A propos, powiem, ile, pół godziny trzymam ten mikrofon, czuję już cały od... ten elektrosmog. No, po prostu jak to promieniuje, to jest niesamowite. Dlatego powinny być takie te. Dobra. Ale nie, wracając do algorytmu. I teraz tak, każdy człowiek i tak się... Weź na statyw i nie musisz trzymać w rękę. Znaczy to już... No, tak jeszcze nigdy nie mówiłem, okej. Okay. Ja to po 10 minutach, nie? No to... Tak, jak jeszcze może coś zaśpiewam, żeby było weselej, no tak jakiś, tylko nie ma jeszcze gitary. No, znaczy, no to na koniec dzisiaj, tak? Będzie jakiś tam... ale słuchajmy, dobra. Teraz tak. Bo chciałem jeszcze podsumować ten algorytm. Tak jak mówię, każdy i tak się używa jakiegoś algorytmu, używa jakiegoś systemu wartości, tylko skąd my je czerpiemy, jakby skąd my je bierzemy. I właśnie wrócę do tego z tradycji, czyli rodzimy się, rozwija się nasz umysł, rozwija się nasza dusza, nasze ciało i przyjmujemy z tradycji. Skoro inni postępowali tak przed nami, to znaczy i przetrwali, to ja też będę postępował w ten sposób i też przetrwam. To jest podstawowe i to zasada, tradycja. Tylko to już byśmy rozpoczęli kolejny temat, do czego doprowadziła jakby ludzi ta kultura, tak, bo uważam, że na skraj przypaści w pewnych aspektach, ale nie chcę wchodzić w jakieś tam teorie, to nie o to chodzi. I tak samo jest, to jest jeszcze ważne, że wybór, czy wy wierzycie w tą tradycję, czy macie wolność, właśnie chodzi o kwestię wolności, nie musicie wierzyć w tradycję i możecie ją odrzucić. I się rozczarujecie najczęściej. Właśnie to jest to, że najczęściej się człowiek rozczaruje tym, że życie jest dużo bogatsze, dużo intensywniejsze i jest miejsce w nim na szczęście. A tradycja właśnie ta, która powstawała w czasach, kiedy ten materialny dobrobyt, jego nie było, dlatego powstała jakby taka filozofia, czy taka religia. Dlaczego ona właśnie, można by ją nazwać, dlaczego jest taka negatywna, czy dlaczego jest taka toksyczna? Ponieważ ona służyła racjonalizowaniu przez jednostki, przez społeczeństwa tego, w czym się urodziły. Zastały jakąś rzeczywistość i doszły do wniosku, że skoro żyjemy w takiej rzeczywistości, to tak wygląda życie. I to jest ten kolejny element tego buntu, że my teraz żyjemy w takich czasach, że jest to inaczej. Właśnie to się zmieniło. Nasze dzieci żyją w dobrobycie. Ja swoim dzieciom mówię na przykład, że podczas wojny ludzie nie mieli co jeść i sobie tego nie potrafią wyobrazić. Po prostu nie potrafią, bo one zawsze mają co jeść. Dla nich jest to tylko wspomnienie w DNA. Właśnie to jest niesamowite. Mieć świadomość tego, co mamy za sobą, ale mieć świadomość tego, że mamy prawo, każdy z was jako jednostka i jako większe grupy, mamy prawo do zmian, do rzucenia tradycji, która w tej chwili się zmienia i ona się zmieni. I naprawdę to jest kwestia, nie wiem, 20 lat, jak się całkowicie wywróci do góry nogami wartości, które ludzie wyznają, też religijne. Dlatego, że teraz ludzie nie doświadczają biedy, ubóstwa, ciągłego zagrożenia wojną na przykład, choćby tak fizyczną, przed którymi muszą się chronić. Teraz już tego nie musimy. Nasze dusze, właśnie zobaczcie, wasze duchy doszły do miejsca, w którym już mają to za sobą. I teraz możecie dokonać innego wyboru. Kolejnym elementem, jakby tutaj w tym algorytmie, skąd czerpiemy nasz światopogląd, to są autorytety. Czyli osoby. To jest takie fajny cytat, tu mi się przypomniał, że Einstein tak powiedział, że zawsze byłem zbuntowany przeciwko autorytetom i paradoks sprawił, że jestem jednym z nich. Tak? I to jest taki element, bo autorytet jest źródłem wiedzy, źródłem wiary tak naprawdę dla innych ludzi. Dokładnie, oparcia, bo jeżeli autorytet tak mówi, ktoś, kto ma wiedzę, jest naukowcem, tak, medykiem, czy tak, i on tak mówi, że tak jest, no to ja mu wierzę, właśnie wierzę. I jeśli ja mu uwierzę, to doświadczy tego,
co ta osoba mi jakby w cudzysłowie sprzedała, tak? No i kolejnym jeszcze elementem, też z którego ludzie czerpią, no, światopogląd, najbardziej takim, można właśnie powiedzieć, że tutaj, tak jak tu w wymiarze tradycji, to skupiłem się na fizyczności, bo właściwie chodziło mi o fizyczność. W wymiarze autorytetów tu chodziło mi o umysł, a w wymiarze duszy to są po prostu objawienia. I tak naprawdę tutaj dopiero są religie. Dlatego ja tak o religii nie za bardzo chciałem mówić, bo religia jest jakby świadectwem objawienia, czy to jakiegoś Boga, tak, czy osoby, która za Boga została uznana. Wierzymy w objawienia, na przykład ludzie wierzą w Biblię. Pewnie, nie wiem, czy jak tutaj jest na sali dzisiaj, tak? Ale według badań 40% ludzi uznaje Biblię jako fakt, jako świadectwo historyczne i tam to, co jest napisane, jest to faktem. I znowu jest, oni w to wierzą i tak jest. I mają to, co mają. Są doskonali w tym. Jakby ich duch jest doskonały i trzeba się z tym zgodzić, okej? Okay? Dobra. I zobaczcie, znowu mamy sumę. I teraz tak, jeśli zobaczycie, że jest jeszcze jedno źródło, z którego możecie czerpać swój światopogląd, nie objawienie, nie autorytet, nie tradycja, a wiecie, co jest tym źródłem? Wy sami, każdy z was jest po prostu Bogiem, to się tak mówi, jest doskonałym. I możecie po prostu poprzez poznanie siebie doskonalić siebie, swoją teraźniejszość i przypomnieć sobie, że wy nigdy nie opuściliście raju. Ja w dzieciństwie pamiętam, jak no, też w tej kulturze próbowano mnie wychować, tak powiem, w tej kulturze, mówię tutaj o kulturze religijnej. Dużo rozmyślałem, no czym jest raj? I najczęściej jak myślałem o raju, myślałem, że to jest miejsce, w którym to, co pomyślę, się spełnia. I teraz, powiem wam, po 30 latach okazuje się, że tak po prostu jest. Że to, co pomyślę, się spełnia. Możecie na ten temat naprawdę poczytać mnóstwo jest książek, filmów. I właściwie cały algorytm życia, który tutaj jakby prezentuję, on właśnie się na tym opiera, że możecie inaczej. Że właściwie i tak będziecie to robić inaczej. I każdy z was w inny sposób przeżyje tą swoją wieczność. Takie mam swoje, taką złotą myśl, że moja teraźniejszość jest odzwierciedleniem mojej wieczności. A moja wieczność będzie odzwierciedleniem mojej teraźniejszości. I tak naprawdę to trochę nawiązuje do mistycyzmu, do buddyzmu i hinduizmu, bo tam jest o tym powiedziane, że człowiek umierając wchodzi, jakby jest, zapisuje się w tym stanie energetycznym, w którym jest. Dlatego tak ważne jest bycie szczęśliwym. Bo kiedy zacznie się moja wieczność, po prostu chcę być szczęśliwy, tak jak teraz jestem i tak żyję i dlatego będę na przestrzeni kolejnych tu miesięcy i lat cały czas pracował i cały czas szerzył taką wiedzę, która w naszym społeczeństwie będzie służyła, żeby coraz więcej jednostek wybierało to szczęśliwe życie. I to jest moje powołanie tak naprawdę, nie orgonity, bo orgonity są dodatkiem tak naprawdę. Do tego to ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że głównie skupiam się na tej wiedzy, bo to wiedza jest kluczem do wiary. Bo jak człowiek właśnie jest wiara, to wiara nie musi być prawdziwa, ale wiedza jest prawdziwa. A skoro wszystko zaczyna się od wiary, to wybieram taką wiedzę, która spowoduje, że osiągnę sukces, z którym jest szczęśliwe życie i który nie będzie no, brał pod uwagę tego, że mogę doświadczać cierpienia, bo to chodzi o to, że każdy z was, państwo, mamy, to jest taki mechanizm u nas, to jest też psychologia. Z jednej strony ucieczka przed bólem, przed cierpieniem, a z drugiej strony dążenie do przyjemności. To jest właśnie przeszłość, utożsamiana często z cierpieniem i przyszłość, utożsamiana z marzeniami, tak? Czyli szczęściem. I człowiek jest jakby takim pociągiem jadący po trzech szynach, w tym ciele, umyśle i duszy, tym duchem, który po tych trzech torach jedzie i w pewnym momencie, jak to mogę wam z osobistego doświadczenia powiedzieć, bo to się stało u mnie ponad 3 lata temu, że jak wjedzie na stację harmonii, to już nie ma przeszłości i przyszłości. Nie ma. To znika. Nie ma tej świadomości. Nie ma świadomości śmierci, nie ma świadomości narodzin. I człowiek sobie przypomina takie rzeczy,
o których można by tutaj 10 godzin mówić. To, co się w historii działo, to jest po prostu... To się nazywa kroniki Akaszy, ale to pewnie też wielu z was słyszało. Dobra. To tak, to jest na temat tego algorytmu, także... Co tu jeszcze powiedzieć? Może teraz coś o orgonitach, tak? Bo tam jakieś miały być pytania o orgonitach. Czy są jakieś pytania takie spontaniczne, ponieważ to też jest też taki temat? Może w ogóle powiedzieć, co to jest. No nie wszystko... Czym jest orgonit? Znaczy, no to tak podstawą, jako zasada działania orgonitu jest to odpromiennik lub neutralizator elektrosmogu tak naprawdę, czyli wszystkiego tego, co nas otacza zewsząd, czyli komórki, komputery, sieci Wi-Fi, na przykład 5G teraz jest mocno podkręciło częstotliwości, które jak my przebywamy w otoczeniu tych urządzeń, tak, tych fal, to one rozcinają nam ten orgon, tą energię życiową i powodują, że ta energia spada, no i w pewnym momencie już jej nie ma i wtedy umieramy. Tak dobitnie. I kiedy my wprowadzamy orgonit, my po prostu to neutralizujemy. Nie ma tego szkodliwego oddziaływania i najczęstszym objawem stosowania orgonitów jest, ludzie mówią, że spokój, że są spokojniejsi. Moim zdaniem spokój jest przeciwieństwem stresu. Więc pracując z orgonitami tyle lat, doszedłem do wniosku, że można by je takimi urządzeniami antystresowymi nazwać. One powodują, że człowiek się mniej stresuje, człowiek zaczyna inaczej funkcjonować. No. A świadectwem to są ludzie, którzy, jak historii znam, tak czasami ludzie doświadczają cudownych przemian w swoim życiu. Właśnie wchodzą na te tory i to też jest ciekawe a propos orgonitów, że one służą zarówno ciele, jako właśnie ten odpromiennik, w umyśle i w duszy, że one każdą z tych sfer potrafią przeobrazić, właśnie skonwertować tą energię, że człowiek się otwiera na inną rzeczywistość, wchodzi jakby do innego wymiaru, w którym jest więcej szczęścia, harmonii, tego zdrowia, obfitości. Właśnie wszystko zaczyna się od wiary, prawda? Więc jak uwierzyć, skoro człowiek, który nie doświadczył działania orgonitów, ma uwierzyć, że on działa. Stąd ta zasada wiary. Na początku jest wiara, znowu. Człowiek, który nie wierzy, nie skorzysta z tej energii i on nie przeobrazi swojego życia. Czy w ogóle to nawet nie chodzi o przeobrażanie swojego życia, tylko też często o poprawę swojego w swoim domu, tak, czy gdzieś w pracy, o poprawę swojego, no, swojego kosmosu. To o to chodzi, że orgonity wprowadzają tą energię, która no, coś tam przeobraża. I to jest wyborem każdego z osobna, a często to tak mówię przewrotnie, że jak nie uwierzysz, to nie doświadczysz. Jak doświadczysz, to już nie będziesz musiał wierzyć. Ale dopóki nie doświadczysz, no to musisz uwierzyć. Dlatego wszystko na początku jest wiara. Okej? Coś jeszcze jakieś takie, bo mówię, to temat orgonitów jest bardzo rozległy, zresztą na ten temat jest dużo wywiadów ze mną, na YouTube jest dużo informacji, jest też na stronie u mnie to dobrze opisane. Ja jeszcze, czy są takie bardziej pytania? Jak coś, to zapraszam do stoiska, jestem dzisiaj, z każdym porozmawiam, każdemu, z racji tego, że też mam zdolności paranormalne, nazwijmy to, chociaż ja uważam, że to są zdolności rozwinięte też poprzez ciężką pracę, czyli do jasnowidzenia. Mam taką zdolność, że ja po prostu jak mi ktoś nawet pomyśli o kimś, albo poda mi datę urodzenia, ja mam taki odczyt i ja też Państwu nie powiem, skąd ja to wiem, ale wiem. Nie wiem skąd, to po prostu przychodzi właśnie ze źródła, gdzieś tam, gdzie my jesteśmy wszyscy połączeni, może z tego pola serca. Jak ktoś mi mówi datę urodzenia, ja na ten temat tej osoby po prostu wiem. I to też wiem, co jest jakby problemy w jej ciele, co jest w jej umyśle i co jest w jej duszy. Ja to wiem. No mówię, to jedynie mogą wam potwierdzić osoby, które mają to za sobą. Te osoby, które mają to przed sobą, mogą jedynie uwierzyć, żeby doświadczyć. Jak się zabezpieczyć przed 5G, tak wrócę do jeszcze do tego 5G. To... No to może to w tej chwili jest taka... No bo to podnosi bardzo częstotliwość tą właśnie... Jest, bo to jest tak mi przyszło, to jak pan zadał pytanie, że jak weźmiemy nóż i będziemy kroić tak powoli, to jest powoli, ale jak weźmiemy na przykład nóż, który jest 5G, to po prostu będzie on tak kropił, na nasz organ, więc on bardzo, znaczy każdy organit z racji swojej konstrukcji, te, które ja robię, bo ja też biorę odpowiedzialność, tak? Czyli trzeba go nosić przy sobie lub wprowadzić duży organit, tak zwany domowy czy piramidę, który będzie działał tam, gdzie najwięcej przybywamy, szczególnie gdzie śpimy.
Chodzi o to, żeby się chronić, żeby... Ja wiem, ale na przykład więcej czasu przebywamy poza domem niż w domu. Wisiorek, bryloczek, nosić coś przy sobie, takiego kieszonkowy. Na przykład w miejscu pracy przy komputerze położyć. Chodzi o, jakby sama zasada, to chciałem podkreślić, że jak najbardziej organity na to działają. Dają radę 5G? Oczywiście, bo to 5G to jest takim samym elektrosmogiem, tylko... Przy... Powiedz, jak zabezpieczyłeś Legnicę przed tym... Znaczy ogólnie to się nazywa, no to chemtrails, ja to ogólnie mówię, że to są spaliny, samoloty, to wszystko co... Ale to też jest temat trochę tego koronawirusa tak naprawdę, po co on jest, ale... No tak. To wszystko jest ze sobą połączone, Marku. To jest tak. Jest ustawione, no to miejsce mocy takie jest w Złotnikach zbudowane, to nie będę może wgłębiał. Te osoby, które gdzieś tam będą zdolne wejść w to miejsce, to się tam pojawią w odpowiednim czasie. Jest to miejsce mocy, taki duży krąg, fioletowy płomień, brama nieba. I tam jest ustawione jedno z takich dział orgonowych, które stworzyłem, o zasięgu około 40 km. Więc ona tak naprawdę tworzy taką tarczę ochronną nad całym tutaj regionem. Drugie mam ustawione koło swojego domu. Ono jest też trochę inne, bo normalnie robię 7-rurowe te działa orgonowe. Jedno mam swoje osobiste, jedno zrobiłem 13-rurowe. Jest takim, jest centralnym, a oprócz tego jeszcze tych dział orgonowych troszkę już w Polsce jest, nawet za granicą jest kilka, w Anglii, w Niemczech. Także też to cały czas się dzieje. I ja, co one robią? Działają tak jak ten lokalny organizm, na przykład jak nosi pan przy sobie, one działają po prostu na dużą sferę i tworzą taki kokon, w którym no właśnie możemy bezpiecznie tutaj zrobić festiwal zielarstwa na przykład, tak, czy zdrowego trybu życia. Nie, działo, te, które ja tworzę, one są oparte, one zachowują złoty podział. One mają, dzięki temu, że jest zachowany złoty podział, one są automatycznie, z racji tego, zestrojone z matrycą Ziemi. Więc my nie musimy ich uziemiać, bo one po prostu z racji swojej konstrukcji są uziemione. Nie, to jest jakby biała energia. To jest taka, tak, ona się dostraja, to jest uniwersalna, ona po prostu chroni. No tym bardziej, że ją to eksponuje zawsze na Harmonii Kosmosu. Znaczy, no byłem, no w tym roku też miała być za tydzień Harmonia i... Lata temu miałeś te... No i siedziały różne rzeczy na niebie też. To też mam, ja nawet już tych filmów nie udostępniam i nie pokazuję. Po prostu człowiek czasami wychodzi i po prostu jest dziura. Nie ma, czysto. Czysto jest, tak? A nawiązując tutaj, znaczy jeszcze jakby skupiając się na działu organowym, jest jakby takim maksymalnym organitem, ale jak mamy też mały organit, ja tutaj mam też, noszę taki swój, no taki wisiorek, o gdzieś mi się słowo, nieważne. No tutaj, no mam, no noszę, tak? Proszę się chwalić, tak. I każdy taki organit, on ma zasięg około 3 metry kwadratowe. Tak naprawdę jest to ta nasza pierwotna taka otoczka, ta aura, w obrębie której ten organizm działa. Więc jak mamy go przy sobie, to naprawdę możemy być spokojni. Nawet jak mamy komórkę w telefonie, czy siedzimy... Przez różne choroby, czy przez różne promieniowania ta nasza aura się zakrzywia. Dzięki temu, co Piotr wam tutaj dał, ona się pięknie... Harmonizuje, ona się harmonizuje, tak. Cały czas się buduje. Tak, że tylko tu wystarczy wiedzieć jakby też, ponieważ jakby sam organizm, to jest stal z kryształem górskim i z miedzią. I każdy działa jako odpromiennik. Ale mamy te minerały dodatkowe. To jest taką tajemnicą tego działania bardziej subtelnego, tego działania na, jakby na umysł czy na tą duszę, że różne minerały mają różną wibrację. I to, o to chodzi, że jak my kupujemy organit, to możemy sobie wprowadzić wibrację taką, jaką chcemy. Jeśli chcemy bardziej uzdrowić swoje ciało, to my bierzemy minerały na dolne czakry, na te związane z przestrzenią ciała i my wtedy zadziałamy na energię zdrowia. A jeśli chcemy zadziałać bardziej na duszę, to bierzemy minerały, te górne czakry, czyli fiolety. No tu na przykład te podstawowe czakry to wiadomo czerwony, pomarańczowy i żółty, a górne to jest niebieski, fiolet, indygo. A jeśli chcemy pracować w czakrze serca, czyli jakby jechać tym polu ducha, to zieleń lub różowy, bo różowy jest też kolorem uniwersalnym, no i oczywiście biały kolor. No a zabezpieczyć się jeszcze tutaj do pytania, jeśli chcemy się przed tym 5G
zarówno taki, jak i piramida nas zabezpieczy. Często jest tak, że w gronie są osoby takie, no, wampiry energetyczne. Tak. Toksyczne, ja nazywam toksyczne. Z negatywną kreacją, z negatywnymi myślami, tak, które w jakiś sposób złorzeczą, to jest też bardzo często i to są jak najbardziej. I to niech mi wam mówię, że ja historie takie, co ja od ludzi słyszę, jak to się dzieje, co się dzieje. Raz miałem klienta, miał sąsiada, który heavy metalu słuchał. I pan zamówił piramidę i ten i gdzieś po miesiącu pisze, niesamowite jest to, ale ten mój sąsiad słucha w słuchawkach. Ale naprawdę, to są takie ja wyrwane, bo ja powiem tak, za dużo znam tych historii, żeby je jakby tak uporządkować. Może kiedyś książkę na ten temat napiszę. Teraz tu taką klientkę mam, ona ośmiokątną piramidę kupiła, taką wirową. To jest duża piramida, ona działa na cały domek, nawet z 200 metrów kwadratowych. I ona kupiła ją gdzieś tam rok temu, chyba, no nieważne dokładnie. I pojechała na święta do domu rodzinnego, wzięła tą piramidę ze sobą. No i później z nią rozmawiałem, ona mówi, że takich świąt jeszcze nie miała, że po prostu były inne święta. I teraz dwa tygodnie temu zamówiła dla rodziców taką piramidę i im zawiozła, dała. Po 5 dniach dostałem od niej, mogę pokazać, bo to właśnie to nie chodzi o to, żebym ja coś udowadniał, to tylko żebym opowiedział. Dostaję od niej SMS. Po 5 dniach mój ojciec przestał wrzeszczeć. Jestem ciekawa, co będzie za miesiąc. Znaczy ludzie się właśnie przeobrażają. I to też jest ciekawostka taka, jeśli chodzi o ten organ, tą energię życiową, którą my przetwarzamy jakby na swoją rzeczywistość. Jest taki pułap, to jest nawet, to się nazywa prawo, wyleciało mi to nazwisko, ponieważ 20%, jeśli nasz pułap energii życiowej jest poniżej 20%, to my będziemy chorować fizycznie, umysłowo i duchowo. Jeśli przekroczymy ten pułap 20%, to wtedy naprawdę strzelamy. Ja nie będę tutaj może, jaka jest średnia w społeczeństwie, szczególnie osób, które właśnie, tak jak napomniałem, 5-10 godzin spędzają czasu przed telewizorem, gdzie naprawdę mają niską energię życiową, ale często jest tak, że osoby dostając organit, czy w prezencie, czy kupując sobą, bo w różny sposób organity się rozprzestrzeniają po ziemi, może to być nawet mały organit, który spowoduje przejście tego pułapu, tych 20%, i stąd są bardzo silne transformacje. Czasami są po prostu osoby, które mają tak niską energię, że nawet jak my damy 3 bardzo mocno organity, my nie wyciągniemy jakby tej energii. Wtedy też potrzebne są inne działania, bo w ogóle tak naprawdę, a propos organitów, to wszystko jest połączone ze sobą. To nie jest tylko, że często jest tak, że my ten przechodzisz na, ja ci przerwę, do tej tematyki, którą zaraz Marcin będzie mówił. No. Jest podstawą, tak naprawdę jest podstawą. Woda, tu na temat wody też można by mówić, bo też robię takie podstawki. Tak, że nam pójdzie to w kości mocno. Bo znowu właśnie tutaj, jeszcze jak już taki temat wywołałeś, napomknę właśnie źródło naszej wiary, naszego światopoglądu. Też przychodzi do nas z zewnątrz, przez nasze ciało. Nasze ciało poprzez emocje wysyła sygnały do naszego umysłu, do naszej jakby ducha i my myślimy wtedy, jeżeli my spożyjemy coś zatrutego, to zatruje nasze myśli, dosłownie. My będziemy wtedy, będzie nas bolało. Jeśli będzie nas bolało, to... Znaczy, to każdy chyba z Państwa wie, wystarczy sobie przeciąć palec. O czym będziecie myśleć? O tym bólu. Nie będzie dla Was istnieć, nie wiem, Trump, prezydent, polityka, religia, nic. Wtedy będzie tylko dla Waszej świadomości istnieć ten ból. Tak samo będziecie doświadczać przyjemności, tak? Także tutaj chodzi o to, że źródłem Waszych myśli znowu może być wasze ciało, ale może być też wasza wola. To bym chciał tak podsumować już ten mój wykład. Wasza wola, czyli możecie myśleć o czym chcecie. I jak będziecie 10 razy dziennie, zacznijcie może, znaczy raz dziennie być wdzięcznym, bo to jest jeden też z punktów w algorytmie wdzięczność, który będę bardzo mocno... Bądźcie wdzięczni jeden raz dziennie. Jak będziecie wdzięczni 100 razy dziennie, to zobaczycie, jak będziecie wyglądać wasze życie, a później już nie będziecie czuć żadnej innej energii, będziecie cały czas wdzięczni. Wdzięczni tak po prostu, że jesteście. Okej? Okay? No myślę, że starczy. Powiedziałeś, że jest 9 elementów, tak? 9, tak, w algorytmie. No, a powiesz, jakie to są? Czy
No tak teraz, nie, bo to bardziej to będzie, ja miałem też wywiad u Janusza Zagórskiego, ja wiem też czas. U Janusza Zagórskiego był wywiad rok temu, w październiku, na temat algorytmu, tam chyba było 8 punktów, ponieważ jeszcze jeden doszedł. Można sobie wyszukać na YouTube, na NTV, jest, ja tam opowiadam bardzo dużo o algorytmie, teraz już bardziej robię to, jakby mówię, w tej książce to będzie i też na tak naprawdę na Pasjonacie Szczęścia TV, na tej mojej telewizji, jest dużo, ja dużo nagrywam i można naprawdę się uzbroić jakby w taką wiedzę, która no pozwala no przekroczyć te 20%, tak? Albo po prostu rzucić się w życie, no, w miłość, w Boga i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dzięki.